Umiłowani bracia i siostry, każdy, kto kiedykolwiek stał w kolejce do lekarza, w długiej kolejce na korytarzu przychodni, mógł się przekonać, iż głównym rozmowem w takich poczekalniach jest temat zdrowia. Ludzie bez przerwy rozmawiają o zdrowiu. Kiedy spotkają się szczególnie starsze osoby, także często bywa to głównym tematem rozmów. Dlaczego? Dlatego, że tego zdrowia brakuje, zarówno w kolejce do lekarza, jak i często pod koniec życia. A jeśli nam czegoś brakuje, czegoś nam potrzeba, to szczególnie o tym chcemy rozmawiać, ponieważ wciąż szukamy rozwiązań, jak owo zdrowie w tym wypadku osiągnąć. Zauważmy, że dzisiaj w środkach społecznego przekazu, w tej współczesnej kulturze i propagandzie także jest jedna sprawa, o którą szczególnie wszyscy zabiegają i o której szczególnie wszyscy mówią. Jest to sprawa szczęścia. Być szczęśliwym. Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Jak zaspokoić swoje pragnienia? Droga do szczęścia. Skoro szczęście jest przedmiotem dzisiaj tak wielu rozmów, tak wielu reklam, które nas zalewają, które proponują nam tę drogę do szczęścia, to analogicznie zdaje się, że człowiekowi w XXI wieku szczęścia brakuje najbardziej. Chociaż ci, którzy produkują te wszystkie medialne obrazy zachęcające nas do podążania za szczęściem ziemskim, raczej tak nie uważają. Ale rzeczywiście szczęścia człowiekowi brakuje, bowiem się człowiekowi pomyliło prawdziwe szczęście z tym, o czym mówi nam dzisiaj święty Paweł w liście do Filipian. Mówi bowiem o nieprzyjacielach krzyża Chrystusowego, których końcem jest zguba. I od razu ich charakteryzuje. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą ubieganie się o rzeczy ziemskie w sromocie. Bogiem brzuch to taki symbol tych wszystkich ziemskich rozkoszy, które mogą się stać celem samym w sobie, a przez to rzeczywiście uczynić człowieka bardzo nieszczęśliwym. W związku z tym, do czego wzywa nas dziś święty Paweł, do tej refleksji, zastanówmy się w ogóle w sposób jak najbardziej prosty, a ogólny, czym jest przyjemność. Czy przyjemność, którą kojarzymy ze szczęściem, jest przez Boga chciana? Czy przyjemność zawsze jest grzechem, a może nigdy? W filozofii przyjemności trzeba po pierwsze powiedzieć, iż tak najbardziej obiektywnie, przyjemność jest przez nas przeżywana, ta prawdziwa przyjemność, która rzeczywiście taką może być nazwaną, w takich trzech konkretnych zasadach, które muszą wystąpić, ażeby przyjemność była przyjemnością i dawała szczęście, bądź do niego prowadziła. Po pierwsze, zauważmy, iż przyjemność potrzebuje kontrastu. Przyjemność musi być niespodzianką, gratką. Gdybyśmy sobie wspomnieli sylwestrową noc, to oczywiście jakże przyjemnym dla wielu jest patrzeć na niebo, na którym rozbłyskują o północy wspaniałe, kolorowe petardy. Może to komuś sprawiać przyjemność. Ale wyobraźmy sobie, gdyby owe petardy codziennie o północy były wyrzucane z hukiem w niebo, to wtedy już przyjemnością by to nie było, a raczej przekleństwem z powodu niemożności zmrużenia oka. Tak samo, idąc bardziej, a poważnie w kwestie duchowe, zobaczmy, jakże wielką przyjemnością dla nas jest, czy to Wigilia Bożego Narodzenia, kiedy wspólnie siadamy przy stole, czy też śniadanie wielkanocne, po okresie Adwentu, po okresie Wielkiego Postu, kiedy odmawialiśmy sobie tych rozkoszy i w jedzeniu, i w różnych innych naszych zachciankach, które sobie odmawialiśmy i które porzucaliśmy, nagle przychodzi ten dzień, w
którym jeśli dobrze przeżyliśmy czy Adwent, czy post, to ta wieczerza bądź śniadanie smakują o wiele bardziej wyjątkowo, stanowią dla nas o wiele większą przyjemność z samego kosztowania owych potraw. Jeśli natomiast ktoś nie przeżył należycie postu, tak jak to dzisiaj w zwyczaju ma coraz większa liczba ludzi uznających się za wierzących, no to takie śniadanie czymże może różnić się od innych śniadań, bądź taka wieczerza bożo-wigilijna przed Bożym Narodzeniem. A zatem, aby przyjemność była realną, potrzebuje wyjątkowości, pewnego kontrastu, który sprawia, iż w szarej rzeczywistości nagle rozbłyska coś wyjątkowego. Drugą zasadą, która warunkuje przyjemność, jest to, iż trud potęguje doświadczanie przyjemności. Zauważmy, iż kiedy się nad czymś rzeczywiście napracujemy, włożymy w to dużo wysiłku i przynosi to zaplanowane owoce, to im bardziej żeśmy się nad tym trudzili, tym większą otrzymujemy przyjemność z kosztowania owych owoców naszej pracy. Prezenty czasem mogą za bardzo rozleniwić. Jeśli wszystko mamy i nie włożyliśmy w nic trudu naszego osobistego, to nawet możemy nie zauważyć pewnej przyjemności, okazji do jej przeżycia z powodu jakiegoś daru czy jakiejś rzeczy, którą możemy otrzymać, bośmy ją nie wypracowali, ale dostali. Bardziej prosto mówiąc o tym, możemy odnieść się do takiej zwykłej czynności jak nauka pływania. Proszę zauważyć, że żeby kosztować przyjemność z pływania, najpierw potrzeba włożyć wiele w trudu, a może nawet i przeżyć szok rzucenia na głęboką wodę, ażeby później delektować się takim sportem. To samo możemy powiedzieć o nauce, by szczycić się i delektować literaturą łacińskich klasyków, trzeba przejść przez wielki trud koniugacji, deklinacji i innych zagwozdek gramatycznych, by kosztować poezję czy wielką literaturę języka łacińskiego. Idąc dalej, znowu zagłębiając się w kwestie duchowe, powiedzmy, iż małżeństwo, także ta zasada w małżeństwie funkcjonuje, bowiem trud, nic tak nie jednoczy w małżeństwie jak ów trud, który ma siłę scalającą ze sobą małżonków. Jeżeli ci małżonkowie wiele razem przeżyją, pokonają wiele trudności, wyjdą z wielu kryzysów, to potęgowana jest przyjemność ich współistnienia ze sobą. No i najważniejsza w tej zasadzie jest oczywiście Ewangelia o krzyżu. To z tego wielkiego trudu, niepojętego trudu naszego Pana Jezusa Chrystusa otrzymujemy spotęgowaną do nieskończoności rozkosz wiekuistą, której nawet przyjemnością nazywać się nie godzi, bo to zbyt małe słowo, by używać go do tego, co Pan Bóg dla nas przygotował, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jak wielkie rzeczy przygotował nam Pan. I trzecia zasada dotycząca przyjemności to taka, iż każda przyjemność jest dążeniem do nieskończoności. Człowiek bowiem z natury swej pragnie szczęścia. Każdy z nas pragnie szczęścia i nie da się temu zaprzeczyć. I to bardzo dobrze, że pragniemy szczęścia. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek zaczyna mówić, jak owo szczęście rozumie. Niemniej samo pragnienie jest obecne w naszym życiu. To oczywiste. Ale gdy mamy coś zaplanowane, chcemy osiągnąć jakiś cel w swoim życiu, i osiągamy ów cel, może się okazać, i zawsze się okazuje, iż nie zaspokoił on nas tak, jak żeśmy myśleli, że nas zaspokoi. Takie prymitywne marzenie, choć dla niektórych może ważne, wygram w totolotka, będę bogaty, będę w końcu szczęśliwy, przestanę się o wszystko martwić. A taka wygrana może stać się wielką pułapką, bo już nie tylko będę musiał się troszczyć o to, co zrobić i jak uchronić te pieniądze przed tymi, którzy będą na nie czyhali,
a może stanę się w nienawiściu całej rodziny z powodu ich zazdrości, a może spadek, który po sobie zostawię, podzieli wszystkich. I proszę bardzo, to wielkie pragnienie ziemskie, pragnienie wielkiego majątku może stać się wielkim przekleństwem, a mnie samego uczynić bardzo samotnym. A zatem to, czego pragnę, nigdy tu na ziemi nie jest zaspokojeniem ostatecznym. To znaczy, że każde pragnienie przyjemności jest oznaką czegoś więcej. Tutaj w naszej pięknej okolicy, w dzielnicy Radości, kiedy wychodzimy na spacer do tych sosnowych lasków, możemy obserwować skakające po drzewach wiewiórki i dzięcioły, które stukają rytmicznie w drzewa. Kiedy patrzymy na te zwierzątka, widzimy, że one są absolutnie i doskonale przystosowane do rzeczywistości, w której żyją. Mają futro, czy też pióra zabezpieczające ich przed zimnem, mają swoje dziuple, zbierają sobie na zimę zapasy. Tu, w tej rzeczywistości ziemskiej, te zwierzęta, które nie mają duszy wolnej i rozumnej, osiągają pełnię swojego szczęścia, idąc za swoim instynktem, realizując te wszystkie potrzeby, które są w nich zdeterminowane wolą Bożą, która dała im instynkt zwierzęcy. Człowiek natomiast, mając tę w duszę rozumną i wolną, stworzonym na podobieństwo Boga, widzimy, że kompletnie do tego świata nie pasuje. Ileż my musimy wkładać wysiłku, ażeby jakoś tu żyć? Poczynając od takich najprostszych rzeczy, jak nasze ubrania, budowanie domów, tworzenie tej podstawowej kultury, to wszystko jest konieczne, aby człowiek jakoś w tym świecie przetrwał. Ale to mu ciągle nie wystarcza, ciągle dąży do czegoś więcej, dlatego że człowiek nie jest z tego świata. I chociaż w naszej naturze odkrywamy jakąś wspólnotę ze światem zwierząt, to jednak zwierzęta absolutnie się od nas różnią właśnie przez to, że one są stworzone do tego świata i w tym świecie, a my nie. My tutaj jesteśmy w przedsionku czegoś wielkiego, niepojętego, czegoś, do czego dążymy, nawet nie uświadamiając sobie tego, pragnąc szczęścia i szukając często, szczególnie ci, którzy są daleko od prawdy, szukają tego szczęścia po omacku, niestety także popadając w grzechy. A zatem te trzy bardzo podstawowe zasady są konieczne, aby człowiek rozumiał, czym naprawdę jest przyjemność i jak się z nią obchodzić. Za chwilę powiemy sobie, jak obchodzić się z nią po katolicku. Najpierw jednak zauważmy, iż dzisiaj tak świat nie postrzega przyjemności. Dzisiaj to, co w starożytności nazywaliśmy filozofią czy też postawą hedonizmu, dzisiaj jest przyjęte jako najwyższa cnota, czyli podążaniem za przyjemnością, która jest celem samym sobie. Za przyjemnością, która nie ma być odkrywana w kontraście do szarego życia, ale ma wypełniać całe moje życie. Za przyjemnością, którą nie potęguje już trud, bo trud jest zły. Za przyjemnością, która nie jest dążeniem do nieskończoności, ale jest celem samym sobie i jest przejawem skrajnego materializmu, egoizmu i tak naprawdę ostatecznie tragizmu człowieka, który tak postrzega rzeczywistość. To jest ów brzuch, który staje się dla człowieka Bogiem. To jest to uciekanie się za sprawami ziemskimi w tej sromocie, czyli z tym wstydem, bo ostatecznie to nas prowadzi do bezwstydu, do życia zupełnie wyuzdanego, do życia, w którym człowiek przestaje być tak naprawdę, realizować swoje powołanie najbardziej podstawowe jako człowiek. I ta postawa niestety ogarnia dzisiaj wiele umysłów. Natomiast postawą katolicką katolika, który ma korzystać z przyjemności, jest postawa już odczytywana z tego, co nazywamy prawem naturalnym, bowiem to Arystoteles, nie kto inny, mawiał o przyjemności, iż jest ona rumieńcem na poliku. Czyli jest ona czymś, co byśmy mogli nazwać pewnym wypadkiem przy pracy.
Dążymy do jakiegoś celu, realizujemy jakieś działania i nagle pojawia się nam rumieniec na policzku, którego nie chcemy, ale który przychodzi bez naszej woli, jest wynikiem zakochania, zauroczenia, jest wynikiem również zawstydzenia, które może wynikać z wielkiej cnotliwości. Ale idąc dalej w tym kierunku, powiedzmy sobie, iż chrześcijańskie spojrzenie na właśnie przyjemność polega na tym, iż nigdy nie może ona stać się celem, do którego dążymy, a jeśli ją otrzymujemy w dążeniu do wypełniania woli Bożej i do życia według przykazań, jeśli ta przyjemność jest nam dana, jest ona jak najbardziej wolą Bożą i możemy z niej, podług tych wszystkich zasad, nie grzesząc, ale rozwijając cnoty, korzystać. Najbardziej prostym i oczywistym przykładem jest małżeństwo. Celem małżeństwa jest oczywiście poczęcie i wychowanie dzieci po katolicku. Jest danie światu nowego życia. Jest uczestnictwo w tym wspaniałym akcie stwórczym Pana Boga. Ale z tym wiąże się przywilej przyjemności, który Pan Bóg daje małżonkom. I jest to oczywiście nie cel sam w sobie, ale coś, z czego mogą małżonkowie korzystać, oczywiście zachowując zdrowe i piękne zasady katolickiej nauki o życiu małżeńskim. Wtedy ta przyjemność rzeczywiście jest jaśnieje w kontraście, jest poprzez trud wspólnego życia potęgowana i jest ona oczywiście także zapowiedzią i prowadzeniem ku nieskończoności, ku tym zjednoczeniu z Panem Bogiem na wieki w niebie. Ale także modlitwa jak najbardziej jest także obrazem, w którym my nie możemy czekać w modlitwie na to, ażeby się przez nią dobrze poczuć i zrealizować samego siebie. Mamy się modlić przede wszystkim nie ze względu na siebie, ale na Boga, dla Jego czci, chwały, oddania Mu należnego hołdu. Ale czasem zdarza się, że modlitwa rzeczywiście daje nam odczuwalny spokój, daje nam wyciszenie, pomaga nam poradzić sobie z różnymi trudnościami, może także napawać nas pewnego rodzaju przyjemnością, a może lepiej trzeba powiedzieć prawdziwym szczęściem, które jest doświadczane również zewnętrznie. I jak najbardziej należy z tego korzystać, jeśli to przechodzi, ale nigdy tego nie pragnąć, nigdy do tego nie dążyć, nigdy do tego nie oczekiwać, bowiem jest to ów rumieniec. I w końcu całe nasze życie staje się tym właśnie dążeniem ku niebu, w którym mamy od czasu do czasu ów rumieniec pojawiający się na poliku, ową przyjemność daną przez Pana Boga, wpisaną w całe stworzenie, z której powinniśmy się cieszyć zdrowo i Panu Bogu za te wszystkie przyjemności dobre, które katolik może przeżywać, dziękować. To przyjemności, które bardziej zawsze winniśmy nazywać szczęściem. Bo to słowo jest jakże bardziej adekwatne, bowiem przyjemność ma zbyt wielkie zabarwienie, również dotyczące zbyt większego materialistycznego pojmowania tego słowa. I dlatego, umiłowani, święty Paweł, kiedy mówi o tym brzuchu, który staje się dla nas Bogiem, za chwilę mówi o niebie. Mówiąc, że my tu na ziemi musimy być jako ci, którzy już żyją w niebie, już zapatrzeni w niebo, już z tym celem pierwszorzędnym i najważniejszym. Gdy czytamy te słowa, przypomina się może życie jednego z najbardziej pogodnych świętych, czyli świętego Filipa Nereusza, który nosił stygmat Ducha Świętego. Jego serce przepełnione miłością Bożą łamało mu żebra i to było cierpienie, które fizycznie odczuwał, ale wynikało ono z tego napełnienia Bożą miłością. I tenże święty Filip, wiemy, że kiedy dostał propozycję bycia kardynałem, nominację na kardynała, podrzucił tenże kapelusz, odrzucając go, i powiedział: cóż tam kardynalstwo, niebo, niebo, tylko niebo się liczy. Ale kiedy święty Filip był małym chłopcem, jego tata wziął go na kolana i pokazał mu wspaniałą księgę, a w tej księdze były zapisane dzieje ich zacnego rodu. I tłumaczył ów ojciec, jaki to ten ród zacny, ile wspaniałych osiągnięć już za nimi.
I kiedy tak tłumaczył i tłumaczył się małemu Filipowi te dzieje, w końcu zakończył taką podniosłą frazą, iż mam nadzieję, że kiedyś i Twoje imię będzie w tej księdze zapisane i przyniesie dumę naszej rodzinie. A ten mały Filip odpowiedział od razu: ja pragnę nie tego, ja pragnę tylko tego, aby moje imię było zapisane w księdze żywota. Święty Paweł dzisiaj nam mówi: i z imionami, i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze żywota. Ta księga żywota, w której imię nasze pragniemy, aby było zapisane, jest miejscem, do którego dążymy, jest tą przestrzenią, która da nam to szczęście i przyjemność przyjemności wszystkich czasów. Dlatego też traktujmy nasze życie jako drabinę. Na tej drabinie jest wiele szczebli. Są szczeble smutku, radości, przyjemności, rozpaczy, bólu, cierpienia, choroby. Wiele szczebli. Idziemy po tej drabinie do nieba, ale kiedy już tam, daj Boże, dojdziemy, odrzucimy tę drabinę, bo ona nam do niczego nie będzie potrzebna. Takie rozumienie swojego życia czyni nas wolnymi do rzeczy stworzonych i pozwala nam zawsze pamiętać, czym jest szczęście prawdziwe i jak marną jest ta chwilowa przyjemność ziemska. Czym jest cel naszego życia? Niebo, do którego mamy dążyć, ażeby i o nas można było powiedzieć, jak dziś mówi święty Paweł: ale co do nas, to my przebywamy w niebiesie. Stąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała jasności swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Przeto, bracia moi najdrożsi, ukochani, najmilsi moi, korono moja, wesele moje, w ten sposób trwajcie w Panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.